Adam Bysiek, dzień dobry i zapraszam Państwa już teraz do obejrzenia wyjątkowego materiału pod tytułem Macieju Wąsik nie podsuł, chuj. Przedstawiciele lotnej brygady opozycji wciąż próbują uzyskać odpowiedzi na wydawałoby się z pozoru oczywiste pytania. Między innymi o to, gdzie jest wrak i o to, kto kazał lądować pilotowi Tu-154 w Smoleńsku. Tylko w trakcie rządów PiS dziennikarze odnotowali już ponad 1000 afer PiS, a te rodzą kolejne pytania. Jedną z nich jest nie pierwsza, nie druga, a trzecia już afera podsłuchowa. Formułę 1 do Mediolanu we wrześniu. Chciałbyś pojechać? Udało się dowieść, że służby otrzymały m.in. informacje o spotkaniu polityków Platformy ze Swietłaną Ciechanowską, liderką białoruskiej opozycji, które odbyło się 10 września 2020 roku w hotelu Country Yard by Marriott Warsaw Airport zarządzanym przez PKH. Dziś lotna brygada opozycji nakleiła na głównym wejściu plakat, na którym napisane było: Macieju Wąsik nie podsuł, chuj. Panie Wąsik, przekazu medialny wiemy, że w hotelach polskiego holdingu hotelowego również pod marką, który występuje pod marką Marriott, są posługiwani i inwigilowani członkowie opozycji. Minął tydzień, jak został opublikowany tekst redaktora Czuchnowskiego i nikt tego nie skomentował, ani nikt temu nie zaprzeczył. Ani pan minister Wąsik, ani pan Brudziński, ani pan Kamiński. Cisza. Zostało opublikowane jakieś mętne oświadczenie przedstawicieli polskiego holdingu hotelowego, którym twierdzą, że współpracują z polskimi władzami, że przedstawiciele opozycji nie są, jak to określono, regularnie inwigilowani przez ABW. Więc postanowiliśmy nagłośnić tę sprawę, bo strasznie o niej cicho jest. A jeżeli również Tobie podobał się ten materiał, to pamiętaj, że to też moja praca. Budowanie, montowanie, nagrywanie i prowadzenie rozmów dnia często zajmuje mi naprawdę dużo czasu. Często nawet więcej niż 8 godzin, a więc więcej niż konwencjonalny, normalny etat. Jeżeli również Ty szanujesz moją pracę i chciałbyś pomóc mi dalej kontynuować tą dziennikarską misję, jest taka możliwość. Na górze, pod każdym z tych filmików, nad nim również, znajdują się informacje o tym, jak można to robić. Jest wiele możliwości, między innymi taka, jaką jest PayPal, jaką jest Revolut, jaką jest Blik, a także jaką jest ta najprostsza i powszechnie nam bezpieczna i znana zrzutka.pl. Za każdą pomoc i wsparcie będziemy Państwu bardzo wdzięczni. Pamiętajmy o tym, że te materiały powstają, ponieważ podobnie jak i Wy, tak i my wierzymy w misję budowania społeczeństwa obywatelskiego. To nasza praca. Nie zapominaj o tym.